było przypadkowe znalezisko na działce pod beczką. Jakaś cegła, płytka ceramiczna. Bardzo mnie zaintrygowało. Sygnatura umieszczona od spodu informuje, że mamy do czynienia z cegielnią w Baborowie. Czy dzisiaj wiemy cokolwiek o cegielni w Baborowie? Sygnatura na płytce wskazuje, że właścicielem cegielni w Baborowie był Ed von Rudziński. Skąd człowiek o polskim nazwisku ze szlacheckim pruskim przydomkiem znalazł się tu w Baborowie? Ród Rudzińskich to była polska szlachecka rodzina z Mazowsza. Angażujący się politycznie Rudziński po pierwszym rozbiorze Polski musiał opuścić swoje dobra i osiadł na Górnym Śląsku, gdzie nadal prowadził interesy. Jako że był szlacheckiego rodu, otrzymał tu także szlachecki tytuł i stąd von przed nazwiskiem. Po kilku latach von Rudziński przeniósł się do Osieku koło Oświęcimia i tam dorabiał się na prowadzeniu cegielni, browaru i innych przedsiębiorstw. Kilka pokoleń pracowało na majątek pozwalający w drugiej połowie XIX wieku na zakup od innego członka rodu cegielni parowej w Baborowie. W 1875 roku cegielnia Rudzińskiego w Baborowie oferowała klinkierową cegłę maszynową, klinkier tłoczony, cegłę klinkierową licowaną, cegłę dziurawkę, dachówki, płytki ceramiczne, cegły szamotowe, cegły brukowe i gzymsy ceglane. W tym czasie głównym źródłem energii były kotły parowe, stąd obecność pary w nazwie cegielni. Cegielnia parowa przy dworcu kolejowym w Baborowie. W tym okresie cegielnia była potężnym majątkiem i pracodawcą w tej okolicy. W latach 20. XX wieku na jej czele stał dyrektor Hermann Jürgens. Po zakończeniu II wojny światowej komunistyczne władze Polski znacjonalizowały majątek Rudzińskich w Osieku. Cegielnia w Baborowie, jako że zatrudniała mniej niż 50 pracowników, pozostała w rękach rodziny. W trakcie działań wojennych cegielnia uległa uszkodzeniu. Rudziński we własnym zakresie naprawił szkody wojenne i uruchomił produkcję. Po kilku latach, gdy zaczęła już w pełni działać i przynosić zyski, do Baborowa przyjechali pociągiem dwaj panowie. Cegielnię wraz z domem i całym majątkiem znacjonalizowali i odjechali samochodem Rudzińskiego. Na parterze domu umieszczono biura zakładu, a sam Rudziński wraz z rodziną mógł nadal tu mieszkać i pracować w cegielni, tylko że już państwowej. W suficie, czy w tym sklepieniu łukowym, zobaczymy takie otwory. Jest ich tu bardzo dużo. I jeśli dobrze myślę, to są otwory, którymi całe to ciepło, czy jakiś tam dym, ale na pewno ciepło wychodziło. Pewnie nie od razu, pewnie to w procesie wygrzewania cegły było najpierw wszystko zasłonięte, potem po wypaleniu trzeba było ostudzić ten piec, więc od góry otwierano te otwory i studzono piec. Tutaj znajduje się taki też otwór w dole z kanałem, którym doprowadzano ciepło do pieca, ponieważ tu była potrzebna tylko temperatura, a nie ogień. Cegły produkowane teraz przez państwową cegielnię w Baborowie też miały swoją sygnaturę. Umieszczano na nich napis Baborów. Zakład funkcjonował nieprzerwanie do lat 80. XX wieku. Bieżące remonty nie pozwalały jednak na zwiększenie wydajności. Okolica bogata w surowiec zapewniała byt cegielni i PRL-owskie władze w drugiej połowie lat 80. podjęły decyzję o jej modernizacji i rozbudowaniu. W trakcie remontu popełniono wiele błędów. Największy z nich był związany z przebudową dachu. Zaplanowano pokrycie całości nowym dachem, jednak źle zaprojektowane elementy konstrukcji okazały się za krótkie o 1 metr, musiały wrócić do huty w celu ich poprawienia. Źle wymierzono okna w ścianach hali i do dzisiaj możemy podziwiać różnice między tymi w niższej kondygnacji, a tymi w rzędzie powyżej.
W wyniku błędów i potężnych kosztów cegielnia już nie została ponownie uruchomiona. I dookoła znajdowało się takie torowisko. Torowisko. Nie wiem, czy to widać na ujęciu, nie widać chyba. Na którym to torowisku właśnie znajdowały się wózki. Surowiec, czyli produkt, już w tym momencie produkt wyjmowano na wózki i wywożono dalej. Ale gdzie to już nie wiem. Po transformacji ustrojowej rodzina Rudzińskiego odzyskała sądownie majątek. Przywrócono pierwotną nazwę przedsiębiorstwa. Jednak cegielnia już nigdy nie wróciła do swojej produkcji. Moje działkowe odkrycie to prawdopodobnie klinkierowa płytka podłogowa służąca do wykładania ciągów pieszych w obiektach o dużym natężeniu ruchu. Znajdziemy jeszcze takie na podłogach korytarzy starych kamienic, starych dworcach kolejowych i wielu innych miejscach. Czy dzisiaj, chodząc po tych płytkach, wiemy, że wyprodukowano je w Baborowie?